Cześć wszystkim, rozpoczynamy pierwszy dzień naszego maratonu za 900 subów. I na pierwszy ogień leci Hordogeria HD. Nie HD, Hordogeria 2. I tak wybraliście w ankiecie, nie? Pierwsza gierka w maratonie była wybierana przez was w ankiecie. Ankietę oczywiście też macie tutaj pokazaną, no, we fragmencie tego filmu. Więc możecie się przejrzeć, jak ta ankieta została zamknięta. 20 głosów tam było. Więc dzięki za taką frekwencję głosowania. Nie 20 głosów, tylko 7 głosów. No, 20 to godzin temu weszła ta ankieta. Dobrze. 4 odcinki z Hordogeria 2 są zaplanowane. Nie HD, tylko dwójka. Papa z Hordogeria 2. Od 39 do 42 odcinka. Dzisiaj z Hordogerii. Okej, odcinki będą wchodzić, czyli do 6 dnia wypłaty te 4 dni będą nagrane. No tak, trochę jeszcze z opóźnieniem dzisiaj te odcinki wchodzą, ale czy to ma znaczenie? Raczej nie. Zaczynamy. Raczej nie ma znaczenia, o której to wchodzi, ważne, żeby weszło. Mamy wszystkie bułki odblokowane. No ale jeszcze nie mamy wszystkiego. Kompletnie wszystkiego. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy do odblokowania, nie? Mamy 25 rank. Lemon Mist Master. W osiągnięciach, no to mamy nawet poniżej połowy zrobioną ilość tych osiągnięć. 2 złotka. I 48 osiągnięć. Jeszcze 2 i będzie połowa. Okej. Oczywiście na początku każdego dnia maratonu będziecie mieli wysyłane plany, co w każdym dniu maratonu jest. Wszystko jest przygotowane. Część została przygotowana z waszą pomocą, ankiet, część z pomocą koła, a część z pomocą mojej osoby, bo wybierałem też niektóre gierki samodzielnie. Mnie to ja większość wybierałem, nie? Ale jeszcze miałem kategorię własny wybór. Osobno. Znaczy... jak wy zagłosowaliście kiedyś w ankiecie, jak ma wyglądać maraton, i wtedy głosowanie się zakończyło tak, że no, zgodziliście się, znaczy zagłosowaliście, że mają być wszystkie gry na maratonie. Wszystkie gry, które są aktywne. Więc one są gdzieś tam zaplanowane w ciągu 2 tygodni. Oraz są też zaplanowane gry według 3 kategorii, które już na moim kanale znacie, nie? Ankieta, koło i własny. No tak, teraz jakby skróciłem te nazwy tych kategorii, bo wiadomo, o co chodzi, no to nie muszą to być jakieś długie nazwy. Wystarczy jedno słowo i wiadomo, o co chodzi. I mniej wpisywania jest, nie? No. Dobra. To Elka wychodzi. Nie Elka, tylko hot dog dla Ipaj. No. Dzisiaj Hordogeria 2 jest po wyborze z ankiety, ale jeszcze będzie w ciągu tego maratonu. Na pewno. U części gier no więcej razy się pojawi, a część gier się pojawi tylko raz. I chyba nie ma takiej gry, która by się pojawiła więcej niż 2 razy w tym maratonie. No raczej nie. Jak się pojawiają gierki, to... chociaż nie, jest jedna gierka chyba, która się pojawi 2 razy. Znaczy więcej niż 2 razy, ale tylko chyba jedna. A reszta gierek się pojawia po razie. Albo 2. Jedna się chyba pojawi 3 razy w ciągu tego całego maratonu. I do czego ja mam to włożyć? No właśnie, miałem zasłoniętą bułkę i mogłem sobie zgadywać, do czego to było. Dobra, cebula. Nie bułkę zasłoniętą, tylko kartę z zamówieniem. To dwójka wychodzi do Robiego. Co?
grillowanie nie wyszło. Jak za 10 minut pewnie będą trwać te odcinki z Hot Dog Grill, bo więcej nigdy nie trwały. Chyba, że coś dekorowałem. Mamy Nika, mamy tutaj... znaczy Nik jest teraz, przed chwilą był Greg, czyli mój ulubiony klient. Dobra, to musi się podgrzać. Ciekawe, gdzie straciłem punkty za grill przy hot dogu Robiego. Przy zamówieniu drugim. Gdzieś tam nie wyszło coś. Nie wiem co. Info w tym. Komentarzek będzie mile widziany. Jak wiecie, co, o co tam chodziło. Ale to jest tutaj. No akurat teraz pojechałem z pamięci, nie? Wiedziałem, że Greg to zwykłą bułę zamawia. Tym bardziej, że jeśli mamy wszystkie bułki, nie? Tak jak ktoś jakąś bułkę zamówi, to jej już nie zmieni. Oprócz klienta, którym jest Jojo. On to będzie zawsze zmienił. A reszta miała twoją bułkę już wybraną. Srebrny perfekt i to już 10. srebrny medal. To jeszcze jedno osiągnięcie i będzie połowa. Gra się skończy, jak będzie 100 osiągnięć zrobione, nie? Seria się skończy. To jest raczej oczywiste, że tak będzie. Raczej nie powinno być żadnych problemów, żeby, nie wiem, trzeba było zawieszać serię, czy co. Niektóre gierki to się długo nie pojawiały, nie? Jak w tym maratonie się pojawią, no to wszystkie serie będą na świeżo. Nawet te, które były wysłane dla was niedawno, lub te, które były wysłane dla was no już dawniej. Wszystkie będą odświeżone. Wszystkie będą miały datę z lutego. Tak. Piąteczka. Kurka wychodzi. Okej, perfekt. Był ketchup, teraz pomidory. Pustka. No, jak zwykle. Perfekt. No jak zwykle, bo mi dzwoni jak wydaje, nie? Dobrze, że dużo się nie przesmażyło. Więc na razie utrzymuje się setka za czekanie. Ciekawe, jak długo się utrzyma. Przez 7 to nie ten popcorn, tylko ten zielony. O! Świetnie. Nic. No perfekt, ponownie. To tym razem brązowy, perfekt. Fajnie, że te hot dogi są tak łatwe do robienia. Clair. Perfekt. No, takiego combo perfektu to dawno nie miałem. Nie wiem, czy to będzie perfekt u Jamesa. I ostatni soczek do przygotowania. No popcorn to już ostatni był dla James. Okej. Czyli mamy setkę zieloną, utrzymaną. Świetna. A.
Nie mam parówy, okej. Czyli tak, miałem dwie parówy pod rząd do zrobienia. I przygotowałem ten... pod Xola, tą parówkę z bułką. A dostał to James. Bo on też chciał taką samą bułkę i taką samą parówę. Kiełbasę. Okej, to tutaj. No i spadło. Czyli to nie będzie perfekta. I zobaczymy, jak to oceni w solo. I pierwszy odcinek w pierwszym dniu maratonu za 900 subów dobiegł końca. Ale jeszcze gierka show. No, rank nie wbity, mimo tylu perfektów. I normalno do wyszukania, to jest już które? Szóste zagranie. Szósty tydzień, no to szóste zagranie. Teraz już nie wiem, który to gino, bo się zamieszał. Tu. No właśnie. Miałem dwie możliwości. Albo czwarte, albo drugie drzwi. Teraz peny. Penny tym razem... tu. No, nie wiedziałem, czy to były jej oczka. To Kletus. Może ciebie się uda znaleźć. Wśród naszych klientów jeszcze jest trochę do odblokowania. Kletus, ty już nie sprawiłeś problemów. Bo się nie mieszałeś, tak jak poprzednicy twoi. I do zobaczenia w odcinkach, w odcinkach następnych. Cześć.